Historia kołem się toczy i lubi się powtarzać. A w szczególności jeśli chodzi o Kęcki Hejnał. Już po raz kolejny odrodzony z popiołu Feniks płonie. Kęcki klub sportowy Hejnał, jak wynika z informacji, które dotarły do Urzędu Gminy w Kętach, jest w fazie upadłości a na obiektach należących do niego znajdują się plomby syndyka. W trosce o losy sportowców burmistrz gminy Kęty Tomasz Bąk 17 grudnia do sali sesyjnej zaprosił do dyskusji nad dalszym losem zawodników KKS-u, a dokładniej nad sekcjami judo oraz podnoszenia ciężarów. Czy w sprawie hejnału to trudno powiedzieć. Jest to spotkanie w sprawie przyszłości tak naprawdę zawodników i dwóch sekcji Związanych z, z Heinauem, z Kęckim Klubem Sportowym Heinau Kenty, czyli sekcji podnoszenia ciężarów i sekcji Judo, ponieważ no, z naszych informacji klub znajduje się w fazie upadłości, stąd, stąd no, przed nami nowy rok, w którym, w którym sekcja. Te dwie sekcje no, mogą mieć po, problemy z funkcjonowaniem. Inicjatywa burmistrza, w związku z tym, by spotkać się z, z przedstawicielami, z trenerami, z władzami też klubu, ale przede wszystkim z rodzicami czy też samymi zawodnikami z tych dwóch sekcji, no, żeby porozmawiać o tym, jak, w jaki sposób, jakie działania podjąć, by, by w przyszłym roku działalność tych sekcji była w dalszym ciągu możliwa. Burmistrz gminy Kęty Tomasz Bąk oraz jego zastępca Dariusz Laszczak do wspólnej rozmowy zaprosili zawodników, rodziców, trenujących dzieci, trenerów oraz władze klubu. Pomimo tak ważnego tematu, na spotkaniu pojawił się tylko jeden przedstawiciel zarządu upadającego KKS-u. Trudno tutaj, żeby urząd wychodził przed szereg i od razu proponował jakieś, jakieś rozwiązania. Oczekujemy, że to właśnie ze strony rodziców, być może samych sportowców, być może działaczy, czy, czy wypłyną jakieś koncepcje. Nie chcielibyśmy tu niczego narzucać stąd. Stąd oczywiście jesteśmy przygotowani na różne rozwiązania, ale wolelibyśmy, by ta inicjatywa była oddolna, nie chcemy tutaj być gdzieś tam posądzani, że, że, że narzucamy jakiekolwiek rozwiązania, bo takie narzucane rozwiązania nie sprawdzają się.